Przed nami kolejna wielka akcja poszukiwania dawców szpiku. Szukać będziemy głównie genetycznego bliźniaka dla Hortensji Bystrzyckiej, ale każdy zarejestrowany dawca może uratować życie innych chorych na całym świecie. Hortensja ma 29 lat i jest mamą 4-letniej Poli. Zdiagnozowała u niej ostrą białaczkę. Niedawno wielu Wałbrzyszan oddało dla niej krew. Tym razem poszukiwani są dawcy szpiku. To już piąta zakrojona na dużą skalę akcja w naszym regionie. Jak się okazuje, w Wałbrzychy dotychczas udało się znaleźć nie tylko wyjątkowo wielu potencjalnych dawców, ale przede wszystkim osoby, które faktycznie oddały szpik i uratowały komuś życie. Jestem pod wielkim wrażeniem tutaj w Wałbrzycha, ponieważ mamy zarejestrowanych w tej chwili już myślę, że ponad 4800 potencjalnych dawców i aż 21 osób zostało rzeczywistymi dawcami. To jest bardzo dużo. Szansa na znalezienie tak zwanego genetycznego bliźniaka, czyli osoby, która może być dawcą dla danego chorego, wynosi 1 do kilkudziesięciu milionów. Dlatego tak ważne jest, aby rejestrowało się jak najwięcej chętnych, bo daje to szansę na uratowanie życia większej liczbie chorych. Sam proces rejestracji jest bardzo prosty i szybki. Wystarczy przyjść do naszego namiotu, zarejestrować się. Taka rejestracja składa się z trzech podstawowych elementów, to jest przeprowadzenie wywiadu medycznego, wypełnienie formularza rejestracyjnego i pobranie wymocy z wewnętrznej strony błony śluzowej policzka i taka osoba już jest w bazie. Kiedy zostanie się wytypowanym dla bliźniaka genetycznego, oddaje się w 80% przypadków komórki macierzyste. Polega to mniej więcej na tym, że to jest takie, jakbym powiedział, duże, dłuższe pobranie krwi, z tym, że my krwi nie pobieramy, a jedynie komórki macierzyste, które krążą w naszym organizmie. Także to trwa około od 3 do 4 godzin w szpitalu. Myślę, że tutaj dla Wałbrzycha to byłoby najbliżej we Wrocławiu. I tak naprawdę po tych 3-4 godzinach człowiek idzie już do domu ze świadomością, że dał komuś szansę na nowe życie. O wielkim szczęściu mówią osoby, którym udało się znaleźć dawców, jak na przykład rodzice małej Karolinki, która była bohaterką jednej z poprzednich akcji w Wałbrzychu. Hortensja nadal czeka na swojego bliźniaka. Jego poszukiwanie zaczyna się 3 sierpnia. Mamy galerię, mamy sklep Biedronka na Piaskowej Górze przy Stadionie Kusocińskiego, Auchan, Tesco, Zamek Książki i Zagórze Śląskie. W niedzielę też rejestrujemy. Ci, którzy się nie zdążą zarejestrować w sobotę, mogą się rejestrować na Stadionie Kusocińskiego od godziny 10 do godziny 18 w Zamku Książki i w Zagórzu Śląskim. Też od 10 do 18. Na Kusocińskiego nie tylko będziemy rejestrować, ale tam będzie się działo bardzo dużo fajnych rzeczy. Dzieciaki będą mogły się pobawić, będzie świetny mecz, straż pożarna kontra policjanci, będą motocykliści. A akcja w Wałbrzychu to jest piąta. To jest piąta akcja, którą prowadzimy. Tutaj tak wielką akcję to jest akurat po Karolince i po Kubusiu. To jest chyba największa akcja na taką szeroką skalę, która tutaj powinna przynieść jeszcze więcej niż 21 potencjalnych dawców w Wałbrzychu, ale po prostu o wiele, wiele więcej. Także zapraszam, pomimo wakacji zapraszam Państwa, my na Was czekamy, wolontariusze są i na pewno się nam wszystkim uda. Wierzymy w to.